To jest wystawa poświęcona panu profesorowi Chorbowemu. Pan profesor był jedynym projektantem, który wyszkolił wielu tak znakomitych projektantów szkła. Rektor Podstawowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Był to człowiek zawsze uśmiechnięty, po prostu zawsze tryskał humorem. Spod jego ręki wyszło szereg projektantów i to jednych chyba z najlepszych projektantów w Polsce, ale co ciekawe, nikogo w Polsce nie ma, wszyscy wyjechali za granicę. I miałem tą satysfakcję współpracować z takim człowiekiem. No niestety w tamtym roku odszedł i w związku z tym zdecydowaliśmy się skończyć jego dzieła, które zostały zaprojektowane przez profesora. Cała grupa nasza zdecydowała, między innymi to była grupa, która kiedyś pracowała w tym zakładzie. Udało nam się tą grupę zgromadzić. Troszeczkę nam się to trudniej pracowało bez profesora, niemniej jednak skończyliśmy to. Trwało to dużo, dużo dłużej, ale skończyliśmy tą pracę. No, była to ciężka praca. Wszystko odbywa się w Szklarskiej Porębie, w małej hutce pana Łupkowskiego. To też z bardzo zdolnego człowieka, kiedyś hutnika, a obecnie właściciela tej małej hutki. Ja mógłbym tu dużo mówić o profesorze. On zawsze twierdził, że do dobrego projektu potrzebne są trzy warunki. To znaczy dobry projekt, dobra technologia i dobre wykonawstwo. I tak to też tam było w tej Szklarskiej Porębie, bo ja się zajmowałem technologią, czyli te wszystkie kolory, które tu Państwo widzą, to nie ma wszystkich kolorów, to są moje kolory. Ja skończyłem Akademię Górniczą w Krakowie i miałem pracę dyplomową na temat właśnie tego typu szkieł, szkieł selenowo-kadmowych. To są szkła jedne z trudniejszych do wytopienia. Nie wiem, jak niektórzy technolodzy szkła słuchają, to potwierdzą. Nawet pół roku czekałem na niektóre komponenty. Dopiero jak to wszystko zebrałem, to no było hasło, że zaczynamy po prostu. Także dosyć długo to również trwało.